Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Bartek z stronki. Kontynuacja, kontynuacja zabawy z Fedorą Immutable, tym razem Fedora Kinoite. I powiem to tak, jak nazwałem tytuł ten, tego filmu. Jaka piękna katastrofa. Mianowicie byłem przekonany, że jeżeli ktoś tworzy dystrybucję Immutable i uniemożliwia de facto normalnemu użytkownikowi używanie tego systemu w sposób taki, jak się użytkuje pingwina, czyli menedżer pakietów, dostęp do wszystkiego itd., itd., to cała reszta będzie ogarnięta naprawdę w porządku. No nie. Zapraszam gorąco na film i będzie mało optymistycznie, chociaż ja naprawdę się staram. Uwierzcie mi, że staram się pokazywać plusy systemów, ale czasami się po prostu nie da. Zapraszam. Witam na pulpicie Kinoite czyli Fedora Immutable wersja KDE Plasma. Jak już sobie to postawicie po ściągnięciu tego obrazu zdam dam ze stronki Fedory, to będziecie mieć tutaj standardowo przynajmniej. Ja wczoraj przynajmniej miałem Plazmę 527, ale jak robimy upgrade, który jest tutaj wymagany, bo się od razu pojawia, mamy Plazmę 6. Mamy ładną plazmę szósteczkę. Tutaj proszę bardzo, informacje: oczywiście, żeby sprzęt standardowo 610, taka tutaj jest wersja plazmy. Teraz, z kartą grafiki znowu są problemy. Oczywiście trzeba to zainstalować samemu ręcznie. Tylko problem polega na tym, iż raz to działa, a raz nie działa. To jest taka jakby losówka automatyczna. Chodzi mi oczywiście o kartę graficzną LmD i sterowniki. Trochę się powkurzałem na to wszystko, ale teoretycznie, praktycznie doszedłem do pewnego momentu, gdzie ogarniam o co tu chodzi. Otóż instalacja to wiadomo, czy trzeba zrobić przez RPM i tak dalej, tak dalej. Można sobie tam używać tego poprzez oficjalnej, oficjalnej dokumentacji Fedory i Kinoite, bo tam jest to opisane, nie? no i teraz zobaczmy sobie tak. Wchodzimy sobie, normalnie, jeżeli teraz to odpalę. To będzie albo czarny ekran, albo wielki kursor na ekranie, czarno-biały i nic więcej. Ewentualnie po prostu będzie czarny ekran i, i tyle, tak? Teraz tak, próbowałem tutaj ogarnąć, po pierwsze, wywalając ten ostatni wpis, czyli tutaj o to chodzi, tak? O to, to dokładnie tą linijkę tutaj, NVIDIA Driver MODES 1 albo 0. Zmiana tego nic nie powoduje. Blacki wyłączenie blacklista Nouveau Czyli dalszych rzeczy tutaj, co są na dole, tak? Ja zaraz tu przejdę. Chodzi oczywiście o ten wpis, tak? Ten wpis i ten wpis. Jeżeli to usuniemy, no to załaduje nam się nowo elegancko. Doszedłem do tego, że u mnie przynajmniej działa wyrzucenie tego jednego wpisu. Nie wiem o co chodzi, bo to jest wpis zmieniający teoretycznie rozdzielczość na starcie konsoli, tak zwany frame buffer albo coś takiego. Natomiast ja sobie mogę tutaj włączać ten Nvidia Modeset, dekistować nowo i tak dalej, nic nie działa, albo wywala się, albo się nie wywala. Zawsze, jeżeli usunę ten jeden wpis tutaj, tak, który był, to system mi się normalnie uruchomi, popatrzcie się na to sami, tak. To Moje pierwsze wrażenie jest takie, ale okej, okay, zacząłem się, zaczynam się przyzwyczajać. Przynajmniej co do fedorki zwalonej Nvidia, no bo wiadomo, otwarte oprogramowanie, tylko bla 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 i tak dalej, tak dalej, nie? No i co? No i, no, i, no i teraz nawet to mi nie zadziałało. No to to już jest żart, powiem to tak. O oh my god, przecież to mi przed chwilą chodziło. Wykasowywałem tą linijkę i ona zawsze tutaj chodziła, naprawdę. Dobra, mam graba z powrotem. Fajnie się ten film zaczyna zaję bardzo fajnie po prostu. E, dobra, zrobimy jeszcze raz. Wywalę tą linijkę całą. Ok. E, nie wiem, ja byłem przekonany, Stało, udało mi się to zrobić 4 razy. 3 albo 4 razy, tak? Dobrze, to teraz wywalimy tą linijkę. Ciekawe, czy nam teraz ruszy. Jeżeli coś udaje Wam się zrobić 3 albo 4 razy, to oznacza to, że chyba to jest rozwiązanie problemu, tak? Na to mniej więcej można powiedzieć, że tak to wygląda. No, w tym przypadku jak widać nie, bo, bo znowu temat nie dzia działa. O, przepraszam, teraz ruszyło. I powiedzcie mi teraz, co zadziałało? Czy to wykasowanie tej górnej Fogi, yy, znaczy GFX Keep, czy wywalenie mo no, modese DRM, które jak wywalałem poprzednio, to nic nie robiło. Wow! Oczywiście najlepsze jest to, że nie ma tutaj sesji X11, bo KDE Plasma to wypie, znaczy nie, przepraszam, nie KDE Plasma. Fedora wywaliła tą możliwość, bo nawet w innych w których jest KDE Plasma 61, jest możliwość odpalenia X11. W Fedorze takiego, takiej opcji już nie ma, więc jesteście skazani na tutaj, na ten. O, jak ładnie. Okej, okay, ale już się przestanę czepiać kart grafiki, bo ja wiem, to wszystko wina Tuska i Nvidia. To, że się sam odkrywca pojawia, to jest feature, który teoretycznie działa przez jeden, ale nie do końca działa, a chodzi tutaj o zapisywanie sesji, gdzie mówiłem ostatnio w filmie o 6.1, jak robiłem, że taka opcja tutaj jest, że ona potrafi Przytrzymać te ostatnie programy, które były uruchomione, a że co prawda się zawiesiło to na odkrywcy, i nawet jak ja go teraz wyłączę i zrestartuję kompas powrotem, to i tak to się załaduje. No ale, okej, okay, czepiam się, ja wiem, czepiam się całkowicie. Temat jest następny. Chciałem to sobie wgrać Steam'a, po prostu wgrać sobie z Steam'a. Jest tutaj dodany RPM Fusion Free, non-free i tak dalej, tak dalej. Napiszemy no sobie Steam i czekamy. I teraz kolejna rzecz, która tutaj wychodzi i to już nie jest wina to nie jest wina Plazmy 61, bo słuchajcie, ja Plazmy 61 testowałem na KDE Neon i tam powiedziałem, że w końcu ten cholerny Discover działa, prawda? Patrząc na to, co się dzieje w Fedora Kinoite, bym powiedział, że Discover 61 jest spieprzony, a to nie jest prawda. Spieprzona jest Kinoite, gdzie odkrywca sobie będzie teraz godzinę siedział i szukał. Czego? Nie wiem, może zgubił swoją myśl przewodnią jakąś. W każdym razie można zrobić tutaj tak. Ktoś już mówił na Discordzie chyba nawet, że KDE Plasma, w, znaczy Plasma przez jeden w Fedorze, ogólnie w całej Fedorze jest po prostu zepsuta. Kurde. Przejdźmy sobie do rzeczy jakichś normalnych. Dajmy sobie biuro. Co prawda ikonki się nie załadowały, a myślę, że powinny się chyba załadować, prawda? Ale sorry, ikonki, ikonek nie ma. Naprawdę to nie jest wina plazmy 61 i Discovera, bo to na Neonie działa. Problemy są tutaj. Dalej nie ma ikonek, no ale dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy sobie teraz na blendera. I teraz tak, chcę to albo od Fedora, albo od Fedora Project, dobra, ale ja chcę zainstalować FlatHuba, znaczy z Flatpaka, przepraszam. Bo tak myślałem, że sobie zagram tego. że od... No okej, okay, dobra, ikonki się załadowały. Mówiłem, że piękna katastrofa, nie? No kurde, lekko. Od Fedora, a to jest... Dlaczego nie ma Flathuba? Przecież jest FlatHub, kurde. Naprawdę jest. Fedora Registry, Fedora Flatpaks testing. Jest FlatHub dodany. To jest FlatHub prawdopodobnie fedorowski, chociaż już nie wiem w tej chwili nic. Yy, w każdym razie Flatcap jest dodany, więc to powinno mi wrzucić tutaj z, z, z Flatcaba Przecież kurde Gimpa. Bo ja wiem, że Gimp jest yy, w tym. Ojej, ja wiem, ja się czepiam, tak? Będzie znowu, siedzisz, się czepia, a co to za idiota jest? W ogóle wywalisz go z YouTube'a. Bo to jest matą yy, Ale tego za bardzo nie rozumiem. To znaczy Fedora Project w sensie czego to jest? Wow. Ja tu chciałbym dodać flatpaki, no bo jeżeli używamy załóżmy dowolnego distro, który jest zwany immutable, czyli jest to distro tylko do odczytu, w cudzysłowie, tak? To powinno się albo snapów, albo flatpaków, ewentualnie kontenerów jako distro box i tak Ja chciałem użyć sobie tutaj Flathuba, żeby postawić cokolwiek. No pierwsze co lepsze to jest KDM Live. Dajmy go sobie zainstalować i pobiera nam się tak zwany odnośnik do sklepu. Teoretycznie Discover to obsługuje, prawda? Znaczy powinno obsługiwać. Klikamy na to sobie dwa razy. No i co dostajemy? Nie można otworzyć pliku Filecom S pobrane. Edukader. Dlaczego nie można otworzyć, jeżeli to jest do tego przeznaczone? Sorry. Flatpaków się nie da w ten sposób zainstalować. Okej, okay. to co taki człowiek, który wie jak to ogarnąć, bo no, nowy nie będzie wiedział, to biorę sobie to, tak? Biorę sobie to i kopiuję do terminala. Ja naprawdę chciałem, żeby ten film był fajny, żeby trochę sobie tutaj pograć, może w inne gierki, może w cokolwiek innego, ale jak zobaczyłem co tu się za przeproszeniem nie powiem dzieje, to mi się odechciało robić miłego filmu. Nie można odczytać podsumowania z repozytorium GPG Verification Enable. No to i jakim cudem tu jest zainstalowany Flatpak, flat gdzie nie mogę sobie dodać Flathub'a, bo GPG się nie zgadza. Data jest w porządku, dzisiaj jest ta godzina i ta data, więc wszystko tutaj jest ok. Uwalone jest coś z GPG, co? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie. Normalna Fedora, ta ludzka Fedora, powiem to tak. Tam chyba Flatpaki bez problemu chodzą, z tego co ja, co ja pamiętam. Na, znaczy, chodzi o 40, tak? Bo to jest Fedora 40 Immutable, trzeba to brać pod uwagę, nie? Natomiast ja używałem od kiedy? Od listopada chyba do. Do jeszcze zeszłego miesiąca używałem Fedora 39 i jedyne znaczy narzekałem pod sam koniec, że się kernel nowy zrobił, i się wszystko rozsypało. Poza tym elegancko, fajnie mi to tutaj działało. Okej, okay, kolejna rzecz, bo, bo za bardzo się skupiam na jednym, jednym problemie. Ich jest tutaj dużo więcej. Odpalam właśnie, mam tu zainstalowane sterowniki Nvidia, zastrzeżone. Teoretycznie te sterowniki działają, bo... Widać tutaj proszę parametry karty są, tak? Wszystko jest. Karta jest wykryta. Dodatkowo Wam tutaj pokażę jeszcze INXI, -E, które tutaj być nam powinno. Nvidia 550, wszystko ładnie nam tutaj jest skonfigurowane i działa, tak? Ok. Zamykamy i odpalamy superposition. Co się rzuca w oczy? No coś tu się nie zgadza. Ten benchmark zachowuje się w taki sposób, jeżeli działają tu stery NUVO. Teraz działają stery Nvidia, nie NUVO. Wiecie co się dzieje jak to odpalę? Bo ja to mogę odpalić, nie ma problemu. To chwilę potrwać i zobaczycie sobie, jak to tutaj pracuje. To jest Wiland, od razu mówię. Powtórzę jeszcze raz, jakby ktoś przewijał sobie albo coś. Sesji X-14 tutaj włączyć nie można. Ten benchmark i wiele innych normalnie na innych dystrybucjach chodzą na Waylandzie. O. Widzicie, piękny jest benchmark, prawda? Tak się zachowuje Nvidia na Kinoite. To nie jest wina Nvidii. Ten benchmark testowałem kilkanaście razy, testuję go prawie zawsze i jest ok. To, co się tutaj odpierdziela, to jest naprawdę autentycznie szok. A wiecie, co jest najlepsze? że jak ten cały benchmark, ja już go nie będę puszczał, bo to szkoda po prostu oczu, bo to nie jest dyskoteka, przynajmniej teraz. Jeszcze słaby strobowsko byłby z tego. Kwestia jest tego, że jak ja sobie teraz odpalę tutaj rzuty ekranu, bo ja ten benchmark puściłem kilka razy, autentycznie. Proszę bardzo, wynik jego to jest 11459 punktów na tak migoczącym, zarąbiście ekranie. I teraz, teraz chciałbym się was zapytać, jak miałem inaczej nazwać ten film? Wspaniała, Fedora, y, atomowe aktualizacje, Fedora Ginoit". polecam! Świat Linuxa. No nie, no jaka pieprzona, piękna katastrofa, no po prostu. To, to jest kolejna rzecz, o której chodzi. Ale, znaczy, o, jeszcze lepiej, co, coś tu, coś, co, coś znowu nie działa. O oh my god, w każdym razie odpaliłem tutaj jeszcze jedną rzecz, mianowicie Furmarka. Furmark dwójka jest dostępny na Pingwina. Jak najbardziej można go sobie ściągnąć. On jest tutaj w pobranych Furmark, bla 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 i Furmark GUI. Dobra, odpalamy go. Od razu mówię, że tu się GUI czasami lubi wrypać. Bla bla bla, dajmy mu fullsk. A nie, da dobra, niech będzie tak jak jest. No tu, tu się pierdzieli niestety czasami. No samo się zaznacza, ale okej, okay, no. Da się to odpalić, powiem to tak, proszę bardzo. Chodzi Furmark. Co prawda miga ten ekran, tak, bla bla bla, jest stałe 60 FPS-ów. Nie wiem czy to jest włączony Fausing, czy nie, chyba tak. W każdym razie widzicie, że tu się robi taka dyskoteka jak w Ghostwire Tokio wczoraj trochę, nie? Albo na innych starych testach moich gdzie pokazywałem Nvidia właśnie starsze sterowniki na Waylandzie, też były takie przybitki głównie w kolacie, nie? ale zobaczcie jedną rzecz. Ten benchmark też się opiera. Na, chyba to idzie na OpenGL-u, tak? na OpenGL 46 tu macie w rogu napisane. I ten benchmark chodzi, tak? Zastanawiam się, dlaczego Superposition nie chodzi. Jeżeli Superposition też się opiera na OpenGL-u, to, to jest taka fajna kolejna rzecz. Z kolejnych ciekawość, tak oczywiście nie będę wam tu gier odpalał, bo to już jest głupota całkowita. Ten system już jest. Dla mnie już jest skreślony całkowicie. To nawet nie ma o czym mówić. WebGL Aquarium, dokładnie tak. Pamiętacie, jak testuję czasami, to się wykłada na sterach NVIDII, prawda? W ogóle nie działa. No nie działa, bo po co? To, to jest jakiś kosmos po prostu, a autentycznie to, co się. gdzieś brabia dziwnego, ja nie wiem o co chodzi, po prostu nie mam pojęcia. Proszę bardzo. No, no działa. No, a na ubuntowych chyba to nie działa. nie Więc, więc ten, to już jest tak dodatkowo, tak całkowicie z, z tyłka, powiem to tak. Słuchajcie, jeszcze bardziej wyrżnięty film niż wczoraj, tak? Jeszcze bardziej taki mało wartościowy, mało wyjaśniający, mało mówiący, jakie tu są piękne toolboxy do... Do kontenerów, i w ogóle jaki fajny ten system, jak mało zajmuje, jak dobrze chodzi. No ale to, to wszystko, że on częściowo dobrze chodzi, jest zniszczone przez całą resztę. Czy to jest wina Nvidii? Tak, wina Nvidii i Tuska, jak to się mówi, do kompletu, nie? Na, na pewno w 100%. Tylko niech mi ktoś powie, dlaczego taka sama plazma w takiej samej konfiguracji chodzi fantastycznie na KDE Neon testowym, który jest dystrybucją testową dla KDE i oni tam wszystko wsadzają i tam to po prostu działa elegancko. Natomiast tutaj już pomijam instalację sterowników, w ogóle tych Immutable Fedory, bo to jest porażka z kosmosem. Można by to ogarnąć. Ja sobie zdaję sprawę z tego... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Fedora ma związane rądki trochę swoją polityką, okay? Oni mają Open Source i tak dalej, tak dalej. Ale czym jest problem, żeby dołożyć na pulpicie zieloną ikonkę z napisem Nvidia i, ten, i ta ikonka odpala skrypt i każdy użytkownik odpala sobie sam ten skrypt, który jest, i który dopiero mu instaluje sterowniki. Czy w taki sposób umieszczenie skrótu do skryptu złamie te założenia? Nie mogę znaleźć słów te założenia Fedory a propos otwartego oprogramowania. Rozumiem, FedEx nie może mieć zainstalowanych MP3, sterowników zamkniętych do NVIDIA, do innych kart graficznych, znaczy muzycznych, nie muzycznych, tylko w ogóle do kart, nie? Czy Wifi czy innych, bo taką mają politykę. Jako szanuję, jak najbardziej. Ale jeżeli e, mówimy o karcie grafiki ogólnie tworzonej przez jedną z największych film na świecie, e, mamy XXI wiek i ta karta jest najczęściej wybierana przez ludzi ostatnio, można powiedzieć że ostatnie parę lat, i tych ludzi się nakłania do przejścia na Linuxa, e, po czym... Jak wiadomo, że ta karta w Linuxie działa bez większych problemów na innych dystrybucjach, bo jest to do zrobienia. Natomiast tutaj, w Fedorze, ma się na to całkowicie wywalone. To ja tego naprawdę autentycznie nie rozumiem, bo polecając komuś Fedorę. Ja muszę się pytać, a jaką masz kartę grafiki, bo masz NVIDIA, to i co gdzie indziej? Tak? Dobra, skończę ten temat już, bo, bo za daleko pojechałem i musiałem trochę rzeczy wyciąć, bo byłoby to po prostu nie w porządku, tak, powiem to w ten sposób. Słuchajcie, kończę temat, naprawdę, mam nadzieję, że jeszcze krótszy film niż teraz po prostu trochę wyszedł, ale tutaj nie ma o czym po prostu mówić, tak? Chciałbym wam tu jeszcze bardziej coś fajnego powiedzieć, pokazać, cokolwiek innego, tak? Ale, ale to po prostu mm, to by było zachęcanie do tej dystrybucji, typowo, nie? Że o niej mówię, że jest fajna. to bym myślał: o, kurde, ten łysy czy tam gruby, fajne rzeczy nawet o tym mówi. Pokazuje, że nawet to jakoś działa, jest ok, nie? Ja bym kogoś do tego zachęcił. I ten człowiek by dostał prawdopodobnie rozstroju nerwowego i by się bardzo, bardzo tym wszystkim zniechęcił, tak? Dlatego ja nie będę zachęcał nikogo do używania tego systemu, bo po prostu się autentycznie nie da. Zapomnijcie o tym distro, bo to, to myślę, że nie ma sensu, nie ma, nie ma szkoda bitów, szkoda waszych, waszych komórek na waszych dyskach SSD, żeby to coś postawić, bo to, to mimo wszystko, że plazma jest ok to wybierzcie sobie inne distro z KD Plasma, jeżeli macie taką, załóżmy, ochotę, Nie? Dzięki za oglądnięcie, gorąco pozdrawiam wszystkich moich wspierających, donatujących na PayPalu, na Tipli, tam różne dziwne sposoby, oczywiście na YouTubie też, gdzie tam paru patronów jest, bardzo wam dziękuję, że dalej jesteście ze mną tutaj i mnie finansowo po prostu wspomagacie. Piękne dzięki, dziękuję wszystkim za oglądnięcia. No i co? No Widzimy się w kolejnym filmie. Pewnie jutro Jutro będzie Fedora, Fedora Atomic, tak? Bo to jest cały czas Atomic Sway, czyli Tiling Manager Sway. A na końcu będzie jeszcze, jak to się nazywa, zapomniałem nazwy, ale Fedora Budgie. Jeszcze mamy dwa testy. Zobaczymy, co będzie jutro i co będzie pojutrze z tymi systemami. Ale szczerze, ja już tego nie widzę.